Siema, tutaj Chris, zaczynamy nową serię Survival i tyle, gramy. Więc zbieramy drewno, zobaczymy jak pójdzie. Nie, mam nadzieję, że uda mi się pokonać Ender Dragona na koniec tej serii. Zobaczmy co będzie dalej. I tyle. To po prostu takie let's play'e. Mam nadzieję, że wam się spodobają i zobaczymy jak mi pójdzie. Więc mam nadzieję, że uda nam się znaleźć wioskę, bo wtedy będzie nam najłatwiej. I kiedy był gwarantowany świat, widziałem tam góry, więc albo pójdziemy w góry i... No to chyba będzie najlepsza opcja, tak mi się wydaje. Więc najpierw musimy zrobić sobie rzeczy kamienne, żeby to w ogóle miało sens. Bo nie opłaca się robić, moim zdaniem, przynajmniej rzeczy... No, drewnianych, od razu trzeba robić kamiennym, moim zdaniem. Jest szybciej. Więc zbieramy rzeczy z kamienia i pójdziemy w stronę właśnie tamtych gór, bo tam powinno być dużo żelaza i węgla. A to jest bardzo ważne, żelazo i węgiel. Więc... Najwyżej tutaj timelapsa zbierania kobla. Jeszcze dwa. I już. Wychodzimy. Kraftujemy najpotrzebniejsze rzeczy, tutaj sikiera do obrony i jeszcze trochę patyków i robimy kill off. A piec musimy w sumie później zrobić w każdej chwili innej, więc ulepszenie mamy i lecimy tam, tam jest góra, zespomnienie się tutaj na drzewie, tutaj gdzieś i chodźmy. Tutaj to wynikałem tak po prostu sobie na tym nowym survivalu, więc ja jeszcze tak nie widziałem tej nowej generacji mapy, bo grałem tylko na tych moich starych światach w jednym miejscu, gdzie jeszcze nie ma tych nowych rzeczy, bo to była stara wersja, więc reaguję mocno. O kurczak. Mamy kurczaka. Więc tam się... O kurczak. Najważniejsze są owce, bo jeżeli mamy łóżko i kobelo, nie ma w ogóle problemu, więc tam jest ta góra. I zobaczymy jak idzie. Nie lubię kiedy się tak, czy cały czas się tak renderuje mapa, bo wtedy to mi bardzo przegrzewa mojego laptopa. Więc pójdźmy tam. W miarę szybko. I zobaczmy, bo mój komputer nie jest przygotowany na ten nowy Minecraft. Jeszcze ten stary to smooth był, bo tam nie było takich wysokich gór w ogóle. Ale teraz co to jest? No, cały czas laguję, co to ma być? Brakuje mi tego, kiedyś było po prostu płasko i czasami była górka. Teraz wszystko się musi... Kaniony, wysokie góry, w ogóle. I na tej górze nic nie ma. O, dziura. Dynia. I co jeszcze? Tutaj dużo grzybów. Jesteśmy w krainie grzybów. Spoko, spoko. Wodospad. Okej. Idziemy do wodospadu. Minecraft, nie laguj. Reagował, idziemy tyłem. Ok, jesteśmy przy wodospadzie, zjeżdżamy. I jesteśmy tutaj na dole. I co tutaj jest? Więc moim zdaniem powinniśmy wyjść z tego biomu jak najszybciej, bo tutaj nic się nie spało. To są te glowberries, prawda? Czyli żelaz. Myślałem, że widziałem emeraldy przez chwilę. Więc na razie tam nie idziemy, bo nie mamy łóżka. Ja zawsze, kiedy grałem na swoich światach nowych, na przykład survivalowych, to zawsze najpierw łóżko. Bez łóżka. Słabo. Słabo powiadam.
Okej. Tutaj nic ciekawego. W ogóle nie ma zwierząt tutaj. Tak. O, są świnie. Są świnie, okej. Krowy. A czy są owce? Owce potrzebuję. Znowu laguje gra. Ja pierniczę. Owce? Jakieś? Nie, po prostu kurde las. O, Creeper. Ty, Creeper. Creeper, uspokój się. Zostaw mnie. Czemu są Creepery w dzień? Nie lubię tych zombie. Owce, mamy to. Okej, jest dobrze. Okej, widzowie, jest dobrze. Widzowie, mamy to, więc będziemy bezpieczni na noc. To jest gdzie ta trzecia owca? Chyba ją widzę. Okej, chodź zombiaku. Okej, mamy, zabiliśmy go. I też mamy wystarczająco owiec na łóżko. Więc póki co wejdziemy na drzewo i rozejrzymy się po okolicy, bo musimy wyjść jak najszybciej z tego biomu. Więc kiedy przyjdzie noc, to chyba będę kończyć ten odcinek. I widzimy się kiedy indziej. Mamy to. Okej. Muszę upiec sobie też trochę jedzenia. Ja pierdolę. Tutaj nic, tylko kraina grzybów. Ja wam mówię, ja nic tam nie grzebałem w tym generacji świata, więc ja nie wiem o co w tym chodzi. Ale o coś. Więc mamy łóżko. Jesteśmy w miarę bezpieczni. I na tym będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Wiem, że było krótko, ale co powiedzieć. Tutaj był Hezo.